Nazywam się Monika Hutnik i jestem właścicielką firmy Etta, która pomaga liderom zarządzać międzynarodowymi zespołami. W tej krótkiej serii wideo odpowiadam na najbardziej naglące pytania dotyczące osób z Ukrainy. Co jest najbardziej zaskakujące dla osób z Ukrainy, kiedy pierwszy raz przenoszą się do Polski? To jest pytanie. Jak brzmi odpowiedź? Jeśli osoba z Ukrainy nie była w Polsce wcześniej, będzie patrzeć na swoje doświadczenia szeroko, nie tylko pod kątem miejsca pracy. Myślę, że te doświadczenia są znane nam z czasów, kiedy jeszcze niedawno, może kilkanaście lat temu, jechaliśmy na zachód Europy. Pamiętaliśmy na przykład bardzo dobre drogi, niemieckie drogi są u nas bardzo sławne, być może bardzo dobrze zaopatrzone sklepy, być może jakąś uprzejmość czy pewne takie podejście do przepisów, które jest jakoś objęte jakąś zgodą społeczną. Z największym prawdopodobieństwem osoby, które przyjeżdżają do Polski z Ukrainy, mają podobne doświadczenia. Dla nas to wtedy był Zachód, dla Ukraińców Polska to jest Zachód. Możemy się bardzo dobrze w tych doświadczeniach odnaleźć. Pierwsze wrażenia, które często słyszę, to jakie są dobre tutaj drogi, jak dobrze działa komunikacja miejska, jak punktualne są autobusy, jakie to jest wygodne, że mogę polegać na aplikacji, jak dojadę. I są to rzeczy takie pierwsze udogodnienia. Natomiast w miejscu pracy może być zaskakująca zupełnie inna kultura pracy. W zależności od tego, skąd pochodzi wasz nowy członek zespołu, może mieć za sobą zupełnie inne doświadczenia. I znowu cofnijmy się troszeczkę do naszej własnej przeszłości w Polsce i przypomnijmy sobie na przykład duże zakłady pracy, jeszcze na przykład 15-20 lat temu funkcjonujące z bardziej tradycyjnym podejściem do zarządzania, gdzie jest bardziej taka tradycyjna rola szefa, gdzie dobra strategia przetrwania to nie wychylać się. Może to być zupełnie odmienne niż kultura organizacji wielu nowoczesnych firm, zwłaszcza firm międzynarodowych. I dlatego warto o tych elementach explicite nowym członkom zespołu z Ukrainy mówić. To znaczy, u nas pracuje się tak, że liczą się Twoje indywidualne osiągnięcia, mamy takie nagrody jak pracownik miesiąca, wszyscy tą osobę wtedy dopingują, biją jej brawo, podziwiają, będziesz rozliczana na zasadzie indywidualnych celów. Oczekujemy od Ciebie godzin pracy jakichś tam konkretnych, to jest w porządku, tamto jest nie w porządku. Oczekujemy od Ciebie podejmowania inicjatywy albo prowadzenia rozmów w jakiś sposób, zgłaszania pytań. Te rzeczy, jeżeli są realiami Waszej firmy, warto jest powiedzieć, dlatego że mogą być dla osób z Ukrainy bardzo zaskakujące, jeśli chodzi o to, na przykład, jak się rozumie dobrego członka zespołu. Jak się rozumie dobrego pracownika, czyli my pracujemy w troszeczkę inny sposób, najczęściej w Polsce i warto o tym porozmawiać, chociaż tu jest disclaimer, jest też sporo osób z Ukrainy, zwłaszcza w nowoczesnych usługach, zwłaszcza w IT, które od wielu lat pracują już w amerykańskim sposobie pracy i to one mogą Was zadziwić różnym, zupełnie innym podejściem do tego, jak się pracuje. Od strony technicznej warto zwrócić też uwagę na takie rzeczy jak kodeks pracy. Osoby z Ukrainy nie znają czegoś takiego jak PIT. W Ukrainie nie składa się zeznania rocznego, nie ma takiego obowiązku, nie ma czegoś takiego jak ten PIT roczny. Warto jest o takich rzeczach bardzo wyraźnie sobie opowiedzieć po to, żeby uniknąć zaskoczeń nieprzyjemnych i pozostać na tych najprzyjemniejszych. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, co zaskakuje osoby z Ukrainy, które przyjechały do Waszej firmy, proponuję po prostu zapytać. Jest to doskonały temat do rozmowy, jest to doskonały temat do poznawania się wzajemnie, do budowania relacji, do odkryć. Jeśli interesuje Was trochę szersza perspektywa i chcecie poznać opinię osób z Ukrainy, które tu w Polsce mieszkają, na przykład już od iluś lat, albo takie, które przyjechały ostatnio. Stworzyłam osobną playlistę z najciekawszymi nagraniami z YouTube'a w języku polskim. Znajdziecie ją na okrokdoprzodu.pl na kanale na YouTube i znajdźcie sobie tam wtedy playlistę dotyczącą doświadczeń Ukraińców w Polsce. Życzę dużo przyjemnych odkryć. Jest to bardzo, bardzo ciekawy temat.
I chętnie zapraszam do komentarzy, co wy odkryliście u waszych kolegów z Ukrainy, u waszych koleżanek z Ukrainy, o czym one mówiły. Także na portalu okrokdoprzodu.pl znajdziecie artykuł, który nazywa się, ja przeklikam teraz ostatnio od razu, który nazywa się Co dziwi Ukraińców w Polsce? I znajdziecie go na www.okrokdoprzodu.pl. Co dziwi Ukraińców w Polsce, albo po prostu wrzućcie sobie w hasło Ukraińców, czy dziwi w wyszukiwarkę. Ten tekst na pewno Wam wyskoczy. Życzę dużo przyjemnych odkryć.